Jeśli będziemy wracać powoli w fotowoltaikę, więc te sprawy też będą rozchodzić, więc tutaj pracy naprawdę skupię się dużo na tej osobie. A tutaj jeśli chodzi o VAT i inne sprawy, i zamówienia publiczne i projekty unijne, to chcieliśmy, żeby dokładnie znajomość zasad VAT-u było, więc tutaj pani, ta, która pracowała jako pracownik, pomoc administracyjna, pani Dajwa Wołyniec, więc tutaj troszeczkę widzimy, że wspomagać trzeba bardzo ten dział, który zajmuje się VAT-em, ale przede wszystkim zamówieniami publicznymi i wnioskami unijnymi, bo wnioski nawet wbrew pozorom po 20 roku będą różnego rodzaju możliwe, nie wykluczając nie tylko unijnych, ale właśnie ten fundusz szwajcarski, fundusz norweski. Także takie zmiany. W następnym roku chyba jedna pani czy dwie będą zaprosić na tę returę. Zobaczymy, jeden konkurs na pewno trzeba będzie wygłosić, ale czy dwa, to jeszcze nie wiemy do końca. No i zgodnie będziemy postępować zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi regionami rachunkowymi, jeśli chodzi o pracowników, o ich zakres czynności i tak dalej, i tak dalej. Także też czekamy na te zalecenia. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Pierwsza uchwała jest to uchwała dotycząca w sprawie udzielenia pomocy dla województwa podlaskiego. To jest uchwała numer 27. Tak, tak zwany poczek. Tak. Paragraf pierwszy. Udziela się samorządowi województwa podlaskiego pomocy finansowej w kwocie 40 tysięcy złotych na realizację projektu weekendowego połączenia pasażerskiego na trasie Białystok-Kosno przez gminę Kulc w 2018 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kulc. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem dzisiejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta. Następna uchwała jest to uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2018-2025. Paragraf pierwszy. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Puls na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Określa się wykaz przedsięwzięć. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Upoważnia się wójta gminy Puls do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 4. Wyjaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 19/126/2016 Rady Gminy Puls z dnia 9 grudnia 2016 wraz z jej zmianami. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Uchwała została przyjęta. Następna uchwała jest to uchwała w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. Pan wójt jeszcze chyba trochę komentarza, chociaż... Tak, komentarze mamy Państwo, ale otrzymali się niedawno do projektu budżetu, który był realizowany, tak, realizowany i tak dalej. Idziecie do sklepu, kupujecie ubranie i wtedy wiecie, tylko dowiecie się jak ono się nosi po pierwszym praniu. Zawsze wychodzi po pierwszym praniu. Tak samo jest z naszym budżetem. Jest budżet, jest dosyć dobrze skonstruowany, dziękuję dla pani skarbnik. 25 milionów 800 tysięcy po stronie dochodów i tyle samo wydatków. Rezerwa 73 tysiące. Wydatki majątkowe ponad 7 milionów, bardzo dużo i tak dalej. Ale teraz jak w inwestycje, bo powinno starczyć pieniędzy na to, co administracja, kultura, oświata i tak dalej, to zapisane jest. I tutaj jeśli chodzi o pożyczki, kredyty i tak dalej, zależy nam na to, żeby one były na inwestycje.
Tutaj nie ma tego zapisane, więc tutaj w trakcie roku będziemy postanawiać, co my wykonujemy i jak wykonujemy. Na pewno o tym więcej będę mówił przy okazji absolutorium i tak dalej. I tam chyba jest punkt zawsze plany na 2018 rok, ale gdzieś to marzec, jeśli można. Ale teraz tak swoje przemyślenia na temat budżetu i wykonania niektórych rzeczy już teraz mam, bo inaczej bym nie mógł spać, żeby mu przemyślał. A czasami przy papierosie nie lepiej się to rozmyśla. Więc dokładnie nie wiem jeszcze, ile asfaltu będziemy robić. I nawet pytanie, czy będziemy robić. Ale to nie jest złe. To nie jest złe. Poczekajcie. Bo jeśli nawet i kończymy kadencję w przyszłym roku. I radni, i sołtysi, i umówi. Jeśli coś przygotujemy, to nawet nie wiem, co by za wariat przyszedł, to on musiałby kontynuować, jeśli przykładowo mamy i dokumentację na asfalty, drogi przygotowane pod samo asfaltowanie, pozbywamy się jeszcze tak dwóch kłopotów, to znaczy nadmiernego zapożyczania się, możemy zaczekać na nowe środki unijne, ale to będzie trudne 19-20 rok. Ale też na tyle przygotowane dobre żwirowe drogi z rowami, z poboczami i tak dalej, które przy takich pogodach jak w tym roku mamy i jesienią i nawet latem, są przejezdne. I nie sypiemy żwiru do bagu, tak, do błota. To także tak bym mniej więcej myślał, chociaż niewykluczone jest tak, że chodniki, które musimy wykonać, asfalt jeden będzie wykonany w ramach wodociągów, to jest ulica Kościuszki, ale trzeba będzie chodniki tam wykonać. Bo jak to będzie wyglądać? W tym samym czasie powinna firma wyjść z chodnikami przed samym asfaltem. Po rurach, ale przed samym asfaltem. Wniosek nie przeszedł właśnie do Schetynówek, więc nie asfalt, ale chodnik na ulicy Klonowej i przygotowo można by było wykonać. Jeszcze parę chodników, parę takich kawałków asfaltu i ewentualnie rozważam na temat asfaltu ogórki, bo tu jest w budżecie zapisane 600 tam ileś tysięcy, bo on jest przygotowany i część przygotowana dobrze idzie dziura, górka, górkę, to możliwe, że te części, no i jeszcze są tak. Możliwe, ale to mówię, to będzie chodzić wszystko w prawo. Ale takie drogi jak Jugiery w Jukopedzie, łącznik z Jugielami między jednym a drugim asfaltem, dlatego że program Polska-Rosja nie wejdzie, a to zamierzało asfaltować, więc dobre przygotowanie Buda Zabiugielska, Sankury Buda Zabiugielska i Olunce i ewentualnie na pewno, myślę tak, Kompocie Buraki, ten łącznik. I nie wykluczam jeszcze inny. Nie wykluczam. To by się zamknęło w dobrych, takich dobrych, sensownych pieniądzach, by się przygotowało. I w 19 roku wtedy można łatwiej już wkraczać. Tym bardziej, że jeśli zauważyliście w wieloletniej prognozie finansowej, 25 rok pisze, że pani Dadusia napisała, że rozpłaty 0,0,0, tak? Zadłużenie 0,0,0. Więc my mamy możliwość, 25 rok się mija, ale w trasie do 26, do 27, do 28, powoli tak sumiennie te kredyty czy pożyczki na inwestycje brać. Bo odsłaniają się nowe warunki, różnie to bywa. Teraz z wojewódzkim funduszem też już po nowym roku, bo zapotrzebowanie ustalić parę na wodociąg, kanalizację, na inwestycje później czekając na zwrot, chcemy tam, bo nieduże oprocentowanie jest bardzo. Także o tak to by wyglądało. Mieszkania, bo co w inwestycjach mamy, co jest pewne, więc plac przy szkole i wodociąg, kanalizacja i tak dalej i ewentualnie fotowoltaika. To także takich dużych inwestycji nie, więc chyba nam jest możliwe. Ja mówię, zobaczymy zgodnie z warunkami, może z opowiedziami jakiegoś wsparcia zewnętrznego nawet na te szkoły. Też jest fajnie.
Będziemy czekać też na ostatnie dane, bo one tylko przychodzą w marcu do budżetu, bo teraz w listopadzie były. Teraz mogą one się zmienić. Na ile się zmienią? W lepszą stronę, w gorszą stronę? Bo jednak koniec roku to jest policzenie podatków, wpływów z podatków PIT i CIT i tak dalej, więc na to też czekamy. Więc zobaczymy, jaki ten budżet będzie. No zawsze klasyk mówił, że poznaje się nie po tym, jak się zaczyna, ale jak się kończy. To tutaj też myślę, że cały rok mamy na to. I chcielibyśmy zrobić rzeczy. Więc jeszcze, oprócz dużych projektów, pieniądze na remont Smolanach mieszkań, na zakup i remont trzeba będzie uwzględnić tego budynku pszczółek i wodociąg w Trakiszach. To jest to, co na dzień dzisiejszy tak... Co? Ale nie, to już jako zbudno, już mówię, to nie, także stacja uwzględniania wody. Pracujemy, firmy pracują, pogoda pozwala na to, żeby pracować. To na tyle ja bym zrobił. No także chyba tak to miało wyglądać. Jeszcze tak, nasz budżet troszeczkę wspomógł Ośrodek Zdrowia, SP GOS, który wygospodaruje dobrze. To znaczy, że tak, jak ja sobie pomyślę, żebym był prywatnym lekarzem opieki podstawowej, tak zwanym rodzinnym, to te pieniądze by pozostały u mnie w kieszeni. Pieniądze są niemałe, bo jednak, jeśli za 2016 rok zostało 80 tysięcy, za ten rok ponad 100 tysięcy, to wtedy oprócz wynagrodzeń, które by ten prywatny miał, jemu te jako pieniądze już zostają. W naszym przypadku pani doktor kierownik, pani doktor Fonecej z nami się podzieliła, więc prace, te, które musieliśmy wykonać i chcieliśmy i one niekoniecznie były poza projektem unijnym, więc nowe sieci elektryczne przewody i oświetlenie plus nowe ogrzewanie tej części, ono opłaciło. My tylko 40 tysięcy, a dla niej wyszło chyba coś w granicach 180 czy coś w tym rodzaju. Także tak to wygląda. To myślę, że wiele rzeczy... Aha. I od razu też w styczniu Danusia jeszcze nie słyszę, ale też w ramach współpracy i bo chcę zamknąć tą sprawę, już raz mówiłem, oświetlenia, więc tutaj też ruszamy, ale to z tych oszczędności będziemy spłacać, więc ono jakby nie będzie do końca wpływało na nasze zadłużenie. Więc tak to wygląda. Piece ewentualnie jeszcze tego, ale tutaj wkład własnych mieszkańców jest, a nasze inwestycje to zobaczymy. Ja jakoś tak widzę nieźle. Dziękuję bardzo. Więc przystępujemy do podejmowania uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018. Rada Gminy Puńsku uchwala za następnie. Dochody w ramach pierwszą. Dochody budżetu gminy w wysokości 25 milionów 800 tysięcy. Z tego bieżące wysokości 18 903 tysiące. Majątkowe wysokości 6 milionów 897 tysięcy. Zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 milionów 800 tysięcy, z tego bieżące w wysokości 17 milionów 850 tysięcy i majątkowe wysokości 7 milionów 950 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer 2. Paragraf 3. W budżecie tworzy się rezerwy. Ogólną w wysokości 26 tysięcy i celową w wysokości 53 tysięcy złotych. Z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowym w kwocie 53 tysięcy złotych, co stanowi ogółem 79 tysięcy. Paragraf 4. Wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem numer 3. Paragraf 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem numer 4. Paragraf 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 559 100 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 559 100 zł zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 7. Spłata kredytu w wysokości 1 559 107 zł zostanie pokryta zaciągniętych
kredytów na spłatę wcześniej zawieszonych kredytów w wysokości 1 559 400 zł. Paragraf 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na punkt 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 4 milionów złotych, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 400 000 zł. Punkt 2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 559 100 zł. Paragraf 9. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 000 zł. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł. Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. Punkt 6. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 10 000 zł związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7. I punkt 4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 381 000 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 9. I paragraf 11. Upoważnia się wójta do. Punkt 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy. Punkt 2. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt 3. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań. Punkt 4. Przekazanie kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. Punkt 5. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Budżet został przyjęty jednogłośnie. Następna uchwała, którą będziemy podejmować, jest to uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Pani Księgowa, nie, tylko przecież to dopóki tylko zmienięcie między działami. Dobrze. Więc te zmiany w budżecie, więc uchwała nr 27 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie. Punkt 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 30 000 zgodnie z tabelą nr 1. 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 30 000 zgodnie z tabelą nr 2. Paragraf 2. Po dokonanych zmianach, punkt 1. Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 23 181 914,13 zł. Dochody bieżące 20 568 914,13 zł. Dochody majątkowe 2 613 000. Punkt 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 29 166 939,13 zł. W tym wydatki bieżące 19 978 939,13 zł, a wydatki majątkowe 9 188 000. Paragraf 3. Ustala się planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 514 973 zł z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 499 107 zł oraz wolnym środku w wysokości 1 015 868 zł. Paragraf 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 milionów
985 205 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 985 205 zł. Paragraf 5 dotacje załącznik numer 1 i paragraf 6 zadanie inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem numer 2, paragraf 7 część opisowa załącznik numer 3 i paragraf 8 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i umieszczeniu w jedynie informacji publicznej oraz ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Proszę wstrzymać. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała, jaką mamy przyjąć, jest to uchwalenie innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii gminy Puc na lata 2018. Tu pan zastępca Puca nam przybliży. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali gminę profilaktyki. On jest uchwalany na rok, czas pomocy na rok. Że kredencje się tworzy Rady Gminy, to po prostu miała zrobiliśmy. I w sumie mamy ponad 60 tysięcy do wykorzystania, tak planujemy, że będzie w przyszłym roku. I tutaj także komisja się spotkała, to jest w komisji, są pan policjant jest, pracownicy Urzędu Gminy, z GOPS-u, ze Środka Zdrowia, tak samo z nauczycielem. No i wszyscy przyjęli jednogłośnie, tam było kilka uwag odnośnie szkoły, właśnie pan dyrektor Lico zgłosił, że dobrze było, żeby po prostu młodzież przeszkolić na temat narkotyków, w ogóle nawet przemocy, alkoholu i tak dalej. No wiadomo, to pieniądze kosztują, bo są firmy do tego uprawnione. I głównie pieniądze pozyskujemy z tak zwanych korkowych za wydane zezwolenie. Każdy przedsiębiorca, który handluje alkoholem, płaci za 3 zezwolenia dziennie, za piwo